łączy instrumenty klawiszowe. Marcin Figel, gitara basowa. Iwan Olkowicz, perkusja elektroniczna. Oraz Kresna Pracy Wolskiej. Matko Boga,
Bądźcie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj oprócz pięknej muzyki usłyszycie Państwo również kilka słów narracji, które pochodzą od świętego Jana Pawła II. Na początku historii zbawienia Ojciec Przedwieczny przewidział i wybrał Ciebie niepokalaną na Matkę Słowa Wcielonego. Na początku owej walki między dobrem i złem postawił Ciebie jako niewiastę, która depcze głowę węża. Serce Pana i w radu się serce wraca.
Możemy powiedzieć, że tajemnica odkupienia ukształtowała się pod sercem dziewicy z Nazaretu wtedy, kiedy wypowiedziała swoje fiat. Od owego momentu to serce dziewicze jest także sercem macierzyńskim i pod szczególnym działaniem Ducha Świętego towarzyszy zawsze dziełu swego Syna i kieruje się ku tym wszystkim, których przygarnął Chrystus oraz ku tym, których nieustannie przygarnia w swej niewyczerpanej miłości. Łukasz mi Boże, thank you.
Yeah.
Maryja jest obecna w kościele.
tym, którzy oczekują dobrej nowiny Chrystusa. Maryja jest natchnieniem świętości Kościoła. Thank you.
zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, jeszcze do końca nie wiem, co mam powiedzieć, ale czuję, że coś powinienem powiedzieć, bo wracam właśnie z rekolekcji Ruchu Czystych Serc. Jest takie piękne pismo, miłujcie się. I proszę sobie wyobrazić, 200 osób, wypełniona ta świątynia i młodzież śpiewa. W mocy Bożego Ducha wołam do Boga, ja wierzę. W mocy Bożego Ducha jestem Twoim rycerzem. Czy dzisiaj potrzeba rycerzy? Potrzeba. W mocy Bożego Ducha niech Polska będzie jednością. W mocy Bożego Ducha jesteśmy świata przyszłością. Na tych rekolekcjach trochę się czuję, zresztą nie tylko na rekolekcjach, również tu w Polsce, jak w oblężonej twierdzy. Jesteśmy atakowani wszystkim. Gazety, telewizja, media. To, co w naszym sercu jest zapisane, jest określane jako, że to jest złe. Ale, proszę Państwa, nie wszystko jest stracone. Skoro młodzież jeszcze jest i takie rzeczy mówi i śpiewa, to znaczy w mocy Bożego Ducha. Amen. Thank you.
Drodzy Państwo, no ze mną jest trochę problem, bo ja już przestałem się bać, tak trochę. Więc te nasze rekolekcje zaczynają się w ten sposób, że jest msza święta, a przed mszą świętą młodzież pół godziny uczy się adorować Pana Jezusa, śpiewać. I teraz mamy właśnie piosenkę finałową o miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki. To jest na początku drugiego zeszytu świętej siostry Faustyny Kowalskiej. No cóż, wierzymy w święte obcowanie, więc ona jest, patrzy w oblicze swojego oblubieńca i śpiewa o miłosierdziu. Ale pomóżmy jej, proszę Państwa, B, chwileczkę nutka. Tak właśnie te rekolekcje wyglądają. Mam nadzieję, że tu na Roztoczu, gdzie jest muzykalna i młodzież, i ta młodzież wcześniej urodzona, że damy radę, proszę Państwa, o miłosierdziu, o niepojętym miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki. I melodia jest taka. O niepojętym miłosierdziu Bożym, powtórzmy. O niepojętym miłosierdziu Bożym. Super, to już mamy. I teraz najtrudniejszy fragment. Melodia bierze, biegnie do góry. Będę, to jest najtrudniejsze. Będę śpiewać na wieki. Uda się? I będę śpiewać na wieki. No i przed wszystkim ludem o miłosierdziu. Przed wszystkim ludem. Przed wszystkim ludem. No to proszę Państwa, tu Ola rozpocznie, więc od razu mamy przypomnienie melodii i potem z górę razem chodzimy wszyscy. Miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.
publiczny Dominik Figar. Proszę Państwa, panie, tutaj przyjechaliśmy na próbę. Janusz to najwybitniejszy wokalista jazzowy, tak przyjeżdża i tak najpierw tam coś mruczy, coś tam patrzy i tak dalej, ale jak zobaczył, usłyszał, proszę Państwa, jak śpiewają ci młodzi ludzie, to od razu po prostu dał czarny, jak to się mówi. Także dziękujemy serdecznie panu Grzesiowi Głuchowi, wybitnemu tutaj. Podczas dzisiejszego wieczoru oddaję już w tej chwili głos księdzu prałatowi.